Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo trudna jest Ewangelia czytana dziś w zreformowanej liturgii. Przypomnę, że czytamy w tym roku Ewangelię według Świętego Marka, najkrótszą z trzech Ewangelii, tak zwanych synoptycznych, czyli mocno do siebie podobnych. Jest to początek rozdziału 10, który opisuje wyruszenie Jezusa w kierunku Judei i Jerozolimy. To tam dojdzie do otwartego sporu z faryzeuszami. O tym sporze w pełni opowiada rozdział jedenasty. Teraz obserwujemy takie preludium, przygotowanie do tej rozprawy. Schemat tej sceny, która się tu rozgrywa, jest nam dobrze znany, bo często się w opowieściach ewangelicznych powtarza. Są wśród faryzeuszów tacy, którzy prowadzą z Jezusem swego rodzaju grę. Zamierzają go skompromitować, podsuwają mu tematy, których poruszenie ich zdaniem wprowadzi zbawiciela, jak to się w dzisiejszym potocznym języku mówi, na minę. Chrystus, w swojej ponadludzkiej przecież mądrości, prowadzony przez ducha swojego ojca, doskonale zna dwulicowość wystawiającego go na próbę. Stosuje ich własną żydowską metodę. Odpowiada pytaniem na pytanie. Oni go pytali, czy wolno mężowi oddalić żonę. On im na to rzekł: Co wam nakazał Mojżesz? Odpowiedzieli: Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodowy i oddalić. Faryzeusze wiedzą, że tym razem oni zostali pokonani własną bronią, bo nie ma takiego przykazania Bożego. Oni zostali zmuszeni do odwołania się do rozdziału 24 Księgi Powtórzonego Prawa. Ten przepis, ten rozdział mówi tak: jeśli ktoś weźmie sobie żonę, zamieszka razem z nią, lecz potem tak się zdarzy, że przestanie być mu miła, bo odkryje jakiś jej haniebny postępek, może napisać jej dokument rozwodowy, dać go w jej ręce i oddalić ją ze swojego domu. I tu dzieje się coś ciekawego. Jezus bardzo stanowczo wyjawia przed nimi, że to nie jest przepis prawa bożego, tylko ludzkie ustępstwo Mojżesza. Zresztą uczeni Żydowscy, rabini Żydowscy o tym musieli wiedzieć. Zwróćmy uwagę, że oni nie protestują, gdy Chrystus im wyjaśnia, że prawdziwe Boże przykazanie jest inne, jest takie jak ustaju Stwórca. I Chrystus im cytuje. Księga rodzaju, rozdział drugi, wiersz 24. Oczywiście numeracja jest późniejsza. Oni się tym nie posługiwali numeracją, posługiwali się czystym tekstem. Ale tam napisano, tak jak słyszeliśmy w pierwszej lekcji: z tego powodu mężczyzna opuści swojego ojca i swoją matkę i złączy się ze swoją kobietą i będą oboje jednym ciałem. I tu następuje komentarz Jezusa do tego prawa, Bożego Prawa. Komentarz, który Kościół powtarza przy każdej uroczystości zaślubin. Tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Warto też zauważyć, że w nauczaniu Jezusa były jakby dwa programy nauczania, jakbyśmy powiedzieli współczesnym językiem. Jeden był przeznaczony dla tłumów. A drugi dla najbliższych uczniów. W tym drugim Chrystus nie mówił apostołom jakichś sekretów, które by im dawały, nie wiem, władzę albo przewagę nad innymi. Mówił im po prostu otwartym tekstem rzeczy, do których szerokie masy nie były przygotowane. I tu na końcu tej dzisiejszej perykopy znowu mamy taką właśnie sytuację. Czytamy tak. W domu uczniowie pytali go o to jeszcze raz. Wyjaśnił im, kto oddali swoją żonę i poślubi inną, dopuszcza się względem niej cudzołóstwa. Tak samo ta, która rozeszła się ze swoim mężem, jeśli poślubi innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Po pierwsze, to jest bardzo kategoryczny zakaz rozwodów. W nauczaniu katolickim separacja jest ostatecznością, a rozwód jest całkowicie zakazany i to z ustanowienia Bożego, z ustanowienia Chrystusa. Dlatego Kościół nie ma mandatu, żeby, żeby to na jakieś żądanie nawet większości wiernych zmieniać. Każda próba takiej zmiany jest niegodziwością, jest zdradą i tyle. Jan Paweł II oparł na tym całe nauczanie w familiarist Konsorcjo i w innych miejscach. Zresztą do familiarist Konsorcjo jeszcze za chwilę wrócimy. Po drugie, jest ciekawą rzeczą, że Jezus tutaj przekracza trochę to, co mówił do Żydów i wprowadza pewną symetrię, bo u Żydów było tak, że mąż mógł oddalić żonę, ale w żadnym razie nie odwrotnie, A Jezus mówi. Tak samo ta, która rozeszła się ze swoim mężem, jeśli po ślubie innego dopuszcza się cudzołóstwa. Więc jakby antycypuje to wszystko, co się wydarzy w naszych czasach, a co wtedy, no owszem, zdarzało się, ale w Rzymie, a nie u Żydów. Widzimy tu zatem pewną szerokość horyzontów chrystusowego nauczania. Adhortacja Jana Pawła II w Familialis z jest niemal w całości wielkim komentarzem właśnie do tej Ewangelii. Z dokumentu tego Jana Pawła II przebija wielki ból polskiego papieża wynikający z doskonałej znajomości całego tego antymałżeńskiego nastawienia nowoczesności. Ale przy całej świadomości tego, jakie to jest trudne, papież wzywa do wierności Ewangelii. I pozwolę sobie tutaj na Dłuższy cytat. Sytuacja, w której znalazła się rodzina, posiada aspekty pozytywne i aspekty negatywne. Pierwsze są znakiem zbawienia Chrystusowego działającego w świecie, drugie znakiem odrzucenia przez człowieka miłości Boga. Z jednej strony ma się bowiem do czynienia z żywszym poczuciem wolności osobistej, jak również ze zwróceniem większej uwagi na jakość stosunków międzyosobowych w małżeństwie, na podnoszenie godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci. Oprócz tego obserwuje się świadomość potrzeby zacieśnienia więzów między rodzinami celem niesienia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelnego, właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Z drugiej jednak strony nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych z podstawowych wartości. Błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach, duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci, praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości, stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji, faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia. U korzeni tych negatywnych objawów leży skażone pojęcie i przeżywanie wolności, rozumiane nie jako zdolność do realizowania prawdzi prawdziwego zamysłu bożego wobec małżeństwa i rodziny, ale jako autonomiczna siła utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia własnego, egoistycznego dobra, nierzadko przeciwko innym. Warto, myślę, czytać i rozważać. z konsorcją, bo to jest taki swego rodzaju duchowy testament, który Jan Paweł II nam zostawił. I ja jestem przekonany, że te słowa z całą pewnością staną się kiedyś podstawą do odrodzenia małżeństwa i rodziny. Do, chociaż dziś mamy do czynienia z dość żenującą sytuacją, patrząc na całe społeczeństwa z pewnym, niestety, upadkiem. I jestem przekonany, że fatimskie proroctwo, iż ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a Królestwem Szatana zostanie stoczona w kwestiach małżeństwa i rodziny. I że to jest obietnica realna i właśnie jesteśmy jej świadkami. Trzeba po prostu stanąć po dobrej stronie. Dobrej niedzieli wszystkim.